Jehoj, Sayuki z tej strony, witam wszystkich. Gramy dalej w Dying Light. Tam sobie tańczą, a tutaj kolega do nas zagadał. Jestem Damien. Aiden. Jesteś tu nowy, nie? Kłamie i mówię, że jestem miejscowy. Co to ma za znaczenie? Szczycę się tym, że znam to już wszystkich, ale ciebie nie widziałem. Może dlatego, że jestem w mieście od niedawna. Serio? Wow. Szacun. Podobno za murami jest prawdziwa rzeźnia. To coś zmienia w kwestii pracy? Nie, przyjacielu. Tylko badam grunt. Jak na razie jest nieźle. Co do zlecenia. Przede wszystkim będzie tu wymagana pewna dyskrecja. Ta robota to sprawa moich wspólników. I tylko ich, nikogo innego. Spotkaj się z nimi w zachodniej części Quarry End. Wszystko ci powiedzą. Rozumiem. Zgłoszę się do nich. Nie każ im czekać. Nie wiem, co to za zadanie, ale wiecie, nie ma czasu do stracenia. Że lubię zadania dodatkowe. Zaginieni. Spotkaj się z grupą oferującą pracę. To są zaginieni? W ogóle, kto mnie tu złapał ostatnim razem? A niedaleko są w ogóle. Pamiętaj, pielgrzymie. Nie jesteś tym, co ci się przydarzyło, lecz sumą swoich wyborów. O! Aitor! Słucham. Tu Aiden. Zaproponowano mi podejrzaną robotę. Może wpadnę na trop w sprawie Lukasa. Potrzebuję czegoś więcej niż tropu. Zbadaj tę sprawę, Aiden. Jasne. Bez odbioru. A tutaj bez opowieści? Są też ci, co nie boją się wyjść nawet w noc, kiedy kończy się dzień i zapada zmrok. Idą, by walczyć o nasz świat. Z blaskiem gwiazd dawno już zawarli pakt. Niosą dary nam, lecz wysoki ich koszt. Wasze złoto nam już nie przyda się. Przecież ceną za nie rozpacz jest, która nigdy nie opuści cię. Śpiewamy tę pieśń, choć świat już znikł. To tylko mit, lecz dodaje nam sił. Obrońców naszych los nam skradł. Nocnych biegaczy płomień zbladł. Odrzuć lęki swe, mosty wszystkie spal. Porzuć wszystko to, czego pragniesz wciąż. Złóż przysięgę, jako biegacz gnaj. Cały świat to twój nowy dom. I choć myślisz, że już zniknęli z tych ziem, mówią szukaj wciąż, a znajdziesz cel. Nie bój się, nie będziesz biegać sam. Bo ich powrót znów nam wiarę da. Śpiewamy tę pieśń, dziękując im. Śpiewamy ją, bo dodaje nam sił. Obrońców prawych los nam dał. Nocnych biegaczy płomień trwa. Idealnie złapana piosenka chwili, kiedy akurat zapada zmrok. Zostały nam chyba 6 minut i powinno się chyba zrobić ciemno i będą za nami biegać. Dobra,
Chodźmy do tych chłopków, którzy gdzieś siedzą. Tam gdzieś siedzą? Dobra. O, zadanie. Zadanie. To trzeba zobaczyć. Doleć! Pięknie. Dobra, gdzie to zadanie? Mądrości jest jak sterta książek na grzbiecie osła. No i zniknęło. No i szybko to zniknęło. Czasem tak zmyka. Ostatnio więcej ludzi popełnia samobójstwa niż ginie przez wirale. Niektórzy potrzebują. A propos szkoły, co? No tak. Cóż, ale jak zginął dowódca, wywracają to miejsce do góry nogami. Mhm. To na ten na dole? Tak. Dobra, włączmy sobie to nagranie, które podnieśliśmy. To chyba to? Wybiła ósma. Jest 6 marca 2024 roku. A wy słuchacie wiadomości Villador. Tu Clarissa Mortimer. Tragiczne wydarzenia miały miejsce dziś wieczorem w Old Villador. Dzisiaj w południe doszło do dramatycznej eskalacji starć cywilów z armią. Żołnierze otworzyli ogień do protestujących tuż przy pomniku Kongresu Sztuki na Mill Street. Zginęło 55 osób. 11 przebywa w szpitalu St. Joseph w stanie krytycznym. W odpowiedzi na tragedię o 3:30 po południu generał Pratt wprowadził stan wojenny. Dostaliśmy liczne zgłoszenia od przerażonych obywateli o żołnierzach chodzących od drzwi do drzwi. Wojsko prosi o zachowanie spokoju w trakcie rekwirowania prywatnej broni palnej, której posiadanie jest w stanie wojennym zabronione. Wybuchły zamieszki w obozach dla imigrantów w całym mieście. Zamknięto jego granice. Z pewnością doprowadzi to do umocnienia pozycji wojska w Radzie Ludzkości i ograniczy wpływ GRE. Jako że następstwem tego rodzaju działań często jest ograniczenie wolności prasy, zespół wiadomości Villador uważnie monitoruje sytuację. Napięcia cały czas się zaostrzają, dlatego dziś wieczorem będziemy nadawać do późna. No, chciałam, żebyśmy wysłuchali do końca, ale jakbym podeszła za blisko tu chłopaków, to po prostu zagłuszali audycję radiową nagranie, więc podejdziemy sobie do nich teraz. Zobaczymy, co tam panowie chcą. Oj, daleko jesteś? Daleko. Bo to tam na ziemi. Jak nic, ten uzbrojony. Okej. Okay. Halo! Jest tam kto? Przysłał mnie Damien! Halo! Czego tu szukasz? Przysłał mnie Damien. Mówił o pracy. Pomyliła ci się. Dopiero co z nim gadałem. Kazał mi tu przyjść. Jesteś sam? Dlaczego pytasz? Bo wycieczek nie wpuszczamy. Nic osobistego. Po prostu, wiesz, jesteśmy ostrożni. Spytam jeszcze raz. Jesteś sam? Jestem sam i gromadka widzów. Tak, jestem sam. Lepiej nie ściemniaj. A teraz wchodź i idź na dół, wszystkiego się dowiesz. Nie słyszałeś, co powiedziałem? Zejdź na dół. Nawet nie miałem okazji się odwrócić, a ty mówisz. Czuję, że to jest swego rodzaju pułapka, jakby trochę... Nie wydaje wam się? Bo tu było widać zarażonych. O, właśnie, o tym mówię. Nie mówił, że nie wolno ich okraść. Więc pozwolę sobie pozaglądać. O, miody. Pięknie. Przeszukaj tu. Przeszukaj. No. Jestem Maiden. Od Damiena. Szukam pracy. Jasne. No to... Jesteś tu nowy. Damien też o to pytał. Co za różnica? Szef cię o coś spytał. Nadal próbuję się dowiedzieć, co tu robię.
To ty tu owijasz w bawełnę. Dobra. Pogadajmy o robocie. Najlepiej, żebyś nie był zbyt dobrze znany na bazarze. Wiesz, raczej niewielu mnie tu zna. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba znalazła się nasza zguba. O czym ty mówisz? Czego ode mnie chcecie? Powiedzmy, że pracujemy dla kogoś, kto chce cię poznać. Tylko, że ty raczej nie chcesz poznać jego. Walt? Bierzemy go, chłopcy. Dodaj, Dobko! Aj. Szykuje się niezła zabawa. Możesz mi naskoczyć. Czekaj. Przyjmij to! Masz jeszcze jedno. Tu, pod nogi. No i co, zadowoleni? Brać go! Jeszcze ci mało. I co powiesz teraz, Dobku? Będę się leczyć. Dasz radę? Jeszcze cię dorwę. To się zaraz skończy. O. No. A za mną jeszcze jest. Już po tobie, Fiucie. Nigdy nie uciekł. Nie ma za ciebie ucieczki. No. Poczuj to, sukien. Jesteś gotowy? Czekaj, bo mi się żyć cen. Energia trochę spadła. Banda bandziorów. Mhm. I nie żeby coś, ale spopieliłam kilku ludzi. Już mogę cię przeszukać, dziękuję. Ja myślałam, że tu zarażeni byli, a tu po prostu oni. Tak to sobie wymyślili, no. Tak to sobie wymyślili. Tu jeszcze coś poza tą skrzynią? O, tutaj. A, zarażeni są na dole, dobra. Mąka z gipsem. O, można było wysadzić te. Ale myślę, że mołotow tutaj nie był złym pomysłem. Gdyby nie to, że ma... O, tu błodzie padło, ja nie widziałam. Kurczę. To tego nie zauważyłam po prostu. Weźmiemy je przy wyjściu. I broń jeszcze. I jeszcze jedna. Mój błąd. Po prostu nie zauważyłam, że jest tu cokolwiek więcej do podniesienia w trakcie walki. Pasuje jednak rozwinąć to życie już chyba na tym etapie gry bardziej. Odzyskałam noże, które mi pozabierali. Dobra, stwórzmy sobie trochę lekarstw. Myślę, że jak najlepiej je mieć. Ze skrzyń. Jeszcze kosz na śmieci. A tak do butelki, do ogłuszania. Chyba powinnam zacząć skupiać się może na ogłuszaniu bardziej. Kolega ma dziabadło. Dziabadło na pewno chcę sobie wziąć. Ale mogę wziąć jedno naraz, prawda? Szkoda, że nie można go przechowywać. Jest jeszcze kosz na śmieci. Czuję, że może się przydać na górze. Bo oni chyba wszyscy na dół nie zeszli ze mną walczyć. Zeszli? Chyba, że zeszli. Dobra. Okej. Okay. No tak mało brakuje. Minimalnie. No. Okej. Okay. Dobra, trochę broni, trochę... O! Ekwipunek jest pełny. To poczekaj, poczekaj. Co ja tu mam? A to ile ma obrażeń, to co to jest? 28. A, dobra, tam. A moja?
37. Na razie niech zostanie. Jest okej. A jeszcze tu jest szafka. I przynajmniej jestem w miejscu, w którym na razie się nie przemienię. Dobra, gdzie moja... Gdzie moja dzida? Gdzieś wypadła. Szkoda. Tutaj już tylko do drzwi? Aha, bo to broń na zielono się świeci, okej. A tamte rzeczy tam to są... Gdzie? Da się do nich przejść? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Dobra. Idziemy. Hejden? Ty... Nie... Jak ty... Przeżyłeś? Ty dupku! Wystawiłeś mnie! Co? Nie, przysięgam. Nigdy bym... Ja tylko szukałem ludzi. To taka robota. Kim oni są? I dlaczego mnie szukali? Nie wiem, Aiden. Musisz mi uwierzyć. Błagam. Kazali mi przysłać do siebie wszystkich nowych. Nie mówili po co. Nie mam wyjścia. Muszę robić, co mi każą. Mają coś wspólnego ze śmiercią Lukasa? Co? Nie. To znaczy mam taką nadzieję. To byłoby straszne. Ale ja naprawdę nie wiem. Więc przysyłałeś do nich innych i wszystkich pozabijali? Coś ty zrobił, Damien. Nie wiedziałem na początku. Ale później nie mogłem już nic zrobić. Nie mogłem. Ilu, Damien? Ilu ludzi posłałeś na pewną śmierć? Przestań, Aiden. Przestań. Przepraszam. Musiałem. Naprawdę. Uwierz mi. Mają mojego brata. Co z twoim bratem? No, gadaj. Porwali go i grożą, że go zabiją, jeśli nie zrobię tego, co każą. Pomyślałem, że jeśli się sprawię, to go w końcu wypuszczą. Wykorzystują mnie i mam już tego dość. Chcę tylko ocalić brata. Pomożesz mi go znaleźć? Wysłałeś mnie na rzeź, a ja mam o tym zapomnieć i znaleźć twojego braciszka? Jesteś zły, rozumiem, ale pomyśl tylko, może on słyszał, dlaczego cię szukają. Gdyby wiedział, nie chciałbyś go znaleźć? Ach, w porządku, ale módl się, żeby coś wiedział. Przeszukałem już to miejsce, ani śladu Cliffa. Serio? Kurwa, chyba nie myślisz, że on żyje, prawda? Nie martw się na zapas. Ale gdzie oni mogliby go trzymać? Szlak, to moja wina. Głupi jestem. To, że wysyłałeś tu ludzi? Tak. Co do twojego brata? Nie wiem. Kiedy ostatnio go widziałeś? Byliśmy we wschodniej części Quarry End, przy Devil's Bridge. Tam nas napadli. Uprowadzili go, a mnie zaczęli wykorzystywać do brudnej roboty. Robiłem to tylko dla dobra brata, Aiden. Kiedy zaczynałem, nie wiedziałem, że ktoś zginie. Czym jest Devil's Bridge? To nazwa budynku. W średniowieczu mówiono, że mieszkają w nim diabły. Ale czasy się zmieniły i ludzie przestali w to wierzyć. Przed epidemią był tam warsztat samochodowy. Teraz pełno tam bandytów. No to chyba sprawdzę okolice tego Devil's Bridge. Aiden, mówisz serio? Zrobisz to dla mnie? Nic z tych rzeczy. Zrobię to, żeby nikt inny przez ciebie nie zginął. Przez przypadek dowiedzieliśmy się nawet, jak ma na imię jego brat. Mam nadzieję, że nadal żyje. Cliff. Dobra. Teraz mogę wyjść? Dziękuję. Ciemno tu. Daleko do nich jeszcze, jakby tego było mało. Jak ta nasza mapa się prezentuje? O! A tu co? Aha, ten biomarker. W sumie można by... Nie, on jest na drugim poziomie był, czy na czwartym? Już nie pamiętam. Prosto jak strzelił. Widzę, że tam gdzieś jest ten, ale który? Bo to zależy, który ten paskudnik tu jest. Jak ten wielki, co rzuca w innych, no to... No... O. Ładnie.
Jednak ten wielki. Nope. Na razie nie. Mam za mało życia i jego dwa uderzenia albo jedno dobre i leżę. A poza tym zawsze mam bandę gości koło siebie. To też nie ułatwia. Patrzcie, tu można górą sobie ładnie przelecieć. To sobie otworzę. Tych sobie poomijam, bo mi są zbędni na razie. Zium! Ciekawe, czy będzie za mną biegło. Zium! Powiem wam, coraz bardziej podobają mi się parkurowe części tej gry. Takie skakanie i bieganie. Podoba mi się. Dobra, w drogę, prosta na razie. O, tam się świeci. Aha, bo to jest wejście tutaj do chłopaków. Dobrze. No, trochę to ryzykowne, ale... Dlaczego nie? Prawie dwóch naruszyłam. Prawie. Bardzo prawie nawet. Jednego tylko do połowy. No wygląda to nieźle. Ta figura, tamten posąg. Gdzieś kiedyś wskoczę i spadnę, mówię wam. I może tamten dyk. Tylko się złap. Dzięki. Dobra, nie wiem, czy to za każdym razem, jak tak skaczę, bo to co, monety nam wypadają z kieszeni? Sorry, panowie. No i mnie dziabną. Aha. Już ucieka. No i nie trafiło go. Gdzieś tam będzie biegł. Będzie skakał? Uciekł. Ale nie chodziło mi o niego jakoś specjalnie bardzo. Aha, i tak musimy tam wejść. No dobra. O nie. Na górę. Wspinaj się, Eden, bo zaraz spadniemy. Uff. Dobra. To co? Wchodzimy do środka? Grzybek. Na razie spoko. Włączymy sobie nagranie. Idziemy dalej. Ach, to jest to samo. Tutaj. Witajcie, moi drodzy. Mam nadzieję, że trzymacie się w tych ciężkich czasach. Obyście byli zdrowi i bezpieczni. Ja jestem. Przez ostatnich 77 lat życie próbowało mnie wykończyć raz za razem. Ale chyba jestem nieśmiertelny. Żyję sam w wielkim domu. Moja ukochana żona, Valeria, odeszła w 2018. Cieszę się, że zmarła wtedy. Nie musiała patrzeć, jak cała planeta zamienia się w piekło. Mam syna, Daniela, który żyje ze swoją żoną i trójką moich wnuczek w Berlinie, ale nie udało mi się z nimi skontaktować od miesięcy. Boję się, że oni przemienili się. Może schronić się w bezpiecznym miejscu i po prostu nie mają żadnych środków komunikacji. Tak czy siak, jeśli ktoś z was spędza święta w samotności, mam dużą zbliżę.
kawiarnię, nadal pełną przetworów w Valerii i całkiem dobrze gotuje. Być może ktoś chciałby dotrzymać mi towarzystwa. Niech wam dzieciątko błogosławi. Z Bogiem. No takie to smutne było. O. Dobra, na razie jeszcze tu pochodzimy. I tak idziemy chyba, myślę, w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o grę. No nie, to jak mu wskoczę na głowę, to się obudzi. Jeszcze raz. Co się budzisz? Śpi. Śpi. Wow. Co was tu tyle? Czy tam jest taka ciekawsza skrzynia? Tak jakby. Ale przy nich chyba nie ma zejścia niżej. No to jeszcze sobie tu poprzeszukuję mniej więcej. O, buciorki. Wyjściowe. A nie, nie wskoczyłabym mu nawet na głowę. Musimy zejść niżej na pewno. Ale nie tu przy nim. Tam widać już lampy. Dobrze. Chyba, że tam, co jest ta banda wszystkich. To tam się schodzi na dół. No stąd przyszliśmy. Kurczę. Nie, tu są schody, okej. Okej. Tak jakby nikogo tutaj jeszcze nie pokazało. Wygląda jak miejsce do walki. Bo jest dużo przedmiotów takich ogłuszających. Może do walki z nimi akurat. Do was też nie ma co iść w sumie. No, trzeba by jeszcze jakiegoś grzyba zjeść. Dobra. Jest zamek. Okej. Przeszło. Oj. To trochę tu nie ma jak przejść. Tędy nie przejdziemy. Czyli jednak trzeba to jakoś koło tego koła płciwaństwa przejść. Problem w tym, że nie wszyscy leżą. No właśnie. Drugi jest tam zaraz za drzwiami.
Nie, chyba się jeszcze żaden nie obudził. Ten trochę jakby chciał, ale jeszcze nie. No i co, nie spadnie ci ten pasek? Uparty, no. I ten obok od razu. On tak idzie eliminować po kolei każdego. Kto mówi, że się budzi. Żeby przeżyć. Nie wiem, czy te z dołu mnie przypadkiem nie słyszą. O jacie. Widzicie to, co ja? O, okropieństwo. Tam będzie pewnie ich więcej. W sensie nie tych przemienionych, tylko ludzi. Kurczę. Straszne jest to, co tu widać przez te dechy. Okropieństwo. Bywam. Stwory nie są takie straszne jak ludzie i to, co potrafią zrobić. Ci na górze, co ich zostawiłam. Śpi, idź spać. O, dobranoc. Ale wielgachny. Na razie nie widać żadnych ludzi. Widać tylko zakażonych, zarażonych. No dobra, ale gdzie jest zejście niżej? W ogóle z innego miejsca się tam wchodzi? Walicha. O dobra, jest. Szczerze mówiąc, nie lubię cię, no, mam stracha, że gdzieś tam ktoś się czai. Nie dziwię się. I tak się składa, że ktoś się czai. Czy ja to mogę przesunąć? Kurwa. Nie. Nie no. Chyba mogę używać latarki, bo inaczej tu nie sposób byłoby grać. Tam jest po prostu szafka. Dobra. Podoba mi się, że jak na kucaka coś robimy, to zazwyczaj na kucaka zostajemy. A jednak. Widzą latarkę. Mamy cię, dupku! Chętnie, którego wszyscy szukają! Ciekawe, ile można za ciebie dostać! No spróbuj, chodź. Gdzieś jeszcze? Idą, nie idą. Czyli jednak widzą latarkę. Ja wiem, że to jest logiczne, żeby latarkę było widać, ale wiecie, o co chodzi. Czasami w grach jest tak zrobione, żeby ona jednak nie była... Naprawdę mogę to otworzyć? Nie była zauważalna tylko po to, żeby się grało lepiej po prostu przez widoczność. I znowu będę musiała ją gasić. No przynajmniej dzięki temu, co powiedział, wiem, że już widzą latarkę. No to dobra. O! Jakie to jest miłe, jak tak za pierwszym razem wejdzie. To jest tak. Otwarłabym te drzwi. Zamknęłabym te drzwi. No. Damien? Damien? Nie, jestem Cliff. Rety, ale podobieństwo. Straż! Czekaj, Damien mnie przysłał. Jak uciekłeś? Uciekłem? Znikąd nie musiałem uciekać.
Czyli ty nie pracujesz z nimi, tak? No, raczej. Słuchaj, Cliff, chcę się tylko czegoś dowiedzieć na temat zabójstwa Lukasa. Tego z SP? Co z nim? To wy go zabiliście? Chujałeś? Chcemy jeszcze pożyć. Zresztą mamy ważniejsze cele. Na przykład ciebie. Mnie? O czym ty gadasz? Jeszcze na to nie wpadliście? No tak. Kocham brata, ale to frajer. Jakich mało. Damien? Tu Aiden. Słyszysz mnie? Słyszę. Znalazłeś Cliffa? Tak, ale... Cześć, brachu. Bardzo nam pomogłeś z tymi dzieciakami. Doktor Waltz jest zadowolony. Waltz? On tu rządzi. Rządzi? Cliff? Nie rozumiem. Tak. Porwali mnie, ale szybko zmieniłem front. Musiałem udawać, bo inaczej nie wykonywałbyś rozkazów. Że co zrobiłeś? Przestań się mazgaić. Tylko tak mogliśmy cię przekabacić. Jak mogłyśmy to zrobić? I tym ludziom, których do was wysłałem. Na pewną śmierć. Nie przejmuj się, braciszku. To dla wyższego dobra. Niby czyjego? Szefa, rzecz jasna. A teraz dałeś nam gościa, którego chciał najbardziej. Nie mów, że on tutaj będzie. To on! Ten, który zabrał zabawkę doktora! Cliff? Kurwa! Co ty gadasz? Doktor będzie zachwycony! Aha! Czekajcie, czy jest tu dziabadło gdzieś? No, tym razem nie dali. O, na górze rzuca we mnie. Czekaj, czekaj! O nie, nie trafiłam w schody. No, nie mogę wyjść? No. Spróbuj uniknąć tego! Zaraz zleciesz. Teraz się mam, sukienceno! Dobra, jedno dziabadło było. A was jest więcej. A... Czy ty tego uniknąłeś? Dobra. No nie będę się z nimi tak... O, na to bym ich pchnęła, gdyby tu podeszli. Jest w ogóle jeszcze jeden, czy już nie? Czy już zeszli wszyscy? No wygląda, jakby głównie zeszli. No, nie mogę go trafić, bo jest bliżej. No co za... Pomyłka trochę. No, daw go, dziękuję. A, nabiłam się na to właśnie, co chciałam ich nabić. Ech. No i gra. Problematyczna banda. Na tym nic nie ma. No tam są wszędzie zarażeni, dobra. No to nieźle. O, broń. Nie, tam co mam na razie jest jeszcze całkiem fajna. Tam mamy przejść prosto na zarażonego pewnie, co? Znajdź Cliffa. O, znajdziemy. Ojejku, powiesili tu ludzi. Ale banda... No nie dziwię się, że my ich chodzimy i tłuczemy. Rzeczywiście dali nam cegłówki tylko do walki z nimi tutaj. To co, chyba na górę jednak. Ja myślałam, że on tam poszedł z nami walczyć, a on skubaniutki uciekł. No nie. Nie jesteś za silny, co?
No nie jest na pierwszym poziomie w sumie. Weź, bo brak mi energii. O! Damien! Jesteś tam jeszcze? Zgłoś się! Damien! Damien, słyszysz mnie? Aitor. Trop gdzieś prowadził? Nie, donikąd. Nie dziwię się. I co teraz? Szukam dalej. Dobra. No, powiedzmy, że nie prowadził do tego, co oni chcieli, ale prowadził do czegoś, co my byśmy chcieli uniknąć. Uciekamy przed jakimś porypanym gościem, więc warto jednak się z nim, no, nie spoufalać za bardzo. Da się tu wyjść? O, da się. Mamy dzień, więc na zewnątrz nie powinno być już tylu wrogów. Cześć, zombiaczku. Cześć, zombie. O, jejku, ale was tu jest. A propos, ja mówię, że nie będzie was dużo, to się was namrówkowało normalnie. Dobra. Wracamy do... Umiejętności nie mam żadnych nowych na razie. Zaginione. Dobra, to robimy i tak. Wracamy do bazy. Dobrze. To proponuję spotkać się w bazie ewentualnie. Chyba, że coś znajdę po drodze, to wam pokażę. Jestem prawie na miejscu. Zaszłam sobie tutaj do przejścia do na kolej, ale nie da się, bo jest zamknięte. Za to jest tutaj nagranie, które sobie od razu włączymy. Nie ma co przedłużać, cokolwiek to jest. To chyba. Ville d'Or. To kolejny piękny dzień w naszym wspaniałym Ville d'Or. A jak nasze cudne miasto wyglądało kilka wieków temu? Osadzie początkowo zwanej Gresburgiem, wybudowanej nad brzegami Tużawy, prawa miejskie w 1033 roku nadał król Engelram IV, który zmienił jej nazwę na Ville d'Or. Dzięki handlowi z Indiami Wschodnimi w XVI i XVII wieku Ville d'Or zyskało na znaczeniu i zaczęło przyciągać kupców z całego świata. Gwałtowna ekspansja miasta wyhamowała w roku 1772, kiedy wybuchł wielki pożar Lindena. Pożar, który wybuchł w magazynie holenderskiego kupca Jacoba Lindena, objął większą część starego Herring District i pochłonął tysiące istnień. Lecz jak to mawiają Villedorczycy, te mury zadrżą, lecz nie upadną. Zanim jeszcze zgliszcza dogasły, już rozpoczęła się odbudowa, a z popiołów powstała nowa dzielnica – Elysium. Zbudowano ją z surowca z kamieniołomów Old Ville d'Or. Pod koniec XVIII wieku wzniesiono kościół Holy Trinity – najwspanialszy przykład architektury neogotyckiej. Spójrzcie na te lśniące witraże i nadstawcie uszu. Czy to rozbrzmiewa echo modłów wznoszonych przez waszych przodków? Nie moglibyśmy ich podziwiać, gdyby nie pociąg Jacoba Lindena do zapałek. No, odsłuchane. Ona tu woła tego psa, co? Gdzie ona jest? Zniknęła. Coś dla siebie na bazarze? Jak masz takie problemy, to posadź łupie. A tutaj dzieciak. Proszę pana, widział pan psa? Jest duży i czarny. Biega za piłkami jak szczeniak, ale tak naprawdę jest stary. Nie widziałem tu żadnych psów. Bayer nie ma pana, ale codziennie przychodzi się ze mną bawić. Chcę go przygarnąć, ale wujek się nie zgadza. Może kiedyś. Chciałbym mieć psa. Świetna sprawa. No nie? Psy są najlepsze. Znam różne ciekawostki. Pies ma 112 kości więcej niż człowiek. No i ma wyższą temperaturę. Ale nos Bayera zawsze jest zimny. I to nieprawda, że pies widzi na czarno-biało. Mam dwie piłki i Bayer zawsze przynosi niebieską. Widzi różnicę. O, nie mam czasu teraz, szkoda. Och, wybacz mały, ale trochę mi się śpieszy. Jeśli zobaczę Bayera, dam ci znać. Dzięki! O, tylko niech się pan nie złości, jeśli od pana ucieknie. Ze mną się bawi, ale obcych unika. Będę o tym pamiętał.
To jedno z tych ogłoszeń z tablicy. O, męczący dzieciak. Fajny. Co ty, o psach po prostu opowiada. Dobra, zakończmy sobie odcinek tutaj na rozmowie pewnie. Zium, oj. Nie w tą stronę, Zium. Kiedyś to miałem wielki... ogromny... Teraz tylko musisz się wywiązać z obietnicy. W życiu nie widziałem tak spartolonej roboty! Damien! Myślałem, co to ma znaczyć? Wpuść mnie! Słyszysz mnie, Damien? Otwieraj, bo zaraz rozwalę drzwi! Tam nie było. I bardzo tego żałuję. Zabiłbym gnojków na miejscu. Ej, co się dzieje? Gdzie jest Damien? Zamknął się w wieży. Co się stało? Bo ja wiem. Zaczął nawijać, że to wszystko jego wina. Całkiem mu odwaliło. Nie odzywa się przez radio. Raczej nie był w nastroju do rozmów. Da się jakoś tam dostać? Raczej nie. Nie w normalny sposób. Niektórzy próbowali się wspinać, ale zwykle trzeba było ich potem zdrapywać z ziemi. Spróbuję. Czyli tam, co próbowałam poprzednim razem wejść. Człowieku, ale chce mi się pić. Dobra, spróbuję. Mam nadzieję, że tamta misja nie zniknie, co jest wykrzyknik. Na górę mówisz, tak? Dobra, jakoś damy radę. Nie jestem pewna, którędy tam próbować wejść teraz, ale... Ale spróbuję. Właściwie i tak muszę. Oj, oj, oj. No nie mów, że sobie jadę i z tego. Chyba nie z tej strony się tam włazi tak w ogóle. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. Jak to się stało? Tak, dobra. I wszystko zaczęło się wysuszać. Ach, to kiepsko. Okej. Jak twoja ręka? Zwykłe stłuczenie. Już nawet nie boli. Stłuczenie. Dobra, tu jest jakaś drabinka i znowu pewnie spadniemy tak jak poprzednio. Będą nas musieli zdrapywać. Tak jak poprzednio. Dzięki, Aiden, że się złapałeś. Przejdziesz czy przeskoczyć? Przejdziesz, dobra. Okej. O. Nie przeleć znowu! No. Ech. Dowód na to, że nikt nie jest bezpieczny. Czy ja robię kółko? Nie, ktoś zdołał dorwać Lukasa. Spotkałam Lukasa kilka razy. Może nie. Jak na SPK wydawał się w porządku. Może idę w dobrą stronę. Aj! Wierzysz w to? Dobra, mam rebus, gdzie dalej? Chyba nie tutaj. Chyba w drugą stronę. No cóż. Gdzieś coś musiałam pominąć z wychodzeniem. Tylko gdzie? No. Dobra, tutaj nie widzę żadnych dodatkowych rzeczy do wspinania się wyżej. To jest ta linia, na której chyba za pierwszym razem spadłam, jak próbowałam się tu wspinać. To jest. A może... A nie, tu nie ma rynny. Dobra. Moja matka już mnie nie poznaje. Nie wiem, co mam robić. Ja tam już byłam, jakby nie było. Wydaiłeś już kozy? Aha. Jakąś chorobę wymiar. Nawet tam coś jest. To nie koniec świata. Oj. Jeszcze. To chyba nie jest sposób na wskoczenie tutaj. Jak chcesz. Ale chyba też jest okej. Chcę.
Mogę to zepsuć? Takiego jednego. Nie mogę tu korzystać z broni. A nie, mogę przejść dołem, dobra. Aha, co, ja już jestem... A, zabezpieczyli się, żeby się nie zabić. Dobrze. Doceniam. Ale kończmy ten odcinek już z tym gościem, bo niedługo nie będzie znowu możliwości zrenderowania odcinka na czas. Jeszcze wyżej, tak? Ciekawe, czy on tu wlazł, żeby się stąd zrzucić, czy co? Okej, a dalej? Tutaj. Jeszcze do góry. O. Ktoś tu miał swoje siedzisko, rozumiem. Gitara. A, save na kod, to nie. Notatka? Tak. Od razu sprawdźmy. Kod do save'u. O, matematyka! Trzeba sobie policzyć. 5 razy 100. 500 odjąć 20, tak? Mnożenie po kolei. 500 odjąć 20. 480. Cztery, osiem, zero, zero, coś zrobiłam źle? 500 odjąć 20? To jest źle? 5 dodać, a nie ten. O, o ja cię. Tam jest plus, a nie minus drugim. Okej, 500 dodać 10. Mój błąd. Tak, nie zwrócenie uwagi na zadanie. Ech, no bywa. Zamiast przeczytać plus, człowiek czyta minus. Aha, 510, dobra. O! Zero. No. Wybaczcie. Głupi błąd. Dziennik Karla. Karl zażarł nam sałatkę, ale... Jak tu wejść wyżej? A. Damien! Stój, bo skoczę! Czekaj! Dobra! Stoję. Spokojnie, Damien. Bez nerwów. Czego chcesz? Pogadać. O czym? O życiu, o twoim bracie. Nie wiem. O życiu? Jeb się! To cię właśnie boli, że żyjesz, a tak wielu przez ciebie zginęło. Damien? Ja ich zabiłem. Wszystkich. Słuchaj, to nie była twoja wina. Nie jesteś zły. Próbowałeś tylko ocalić brata. Nie dali ci wyboru. Ale mój brat to jedna osoba. Jedna. A ja zabiłem tak wielu. Nie, tylko ich tam wysłałeś, ale nie zabiłeś. Jaki miałeś wybór? Uwierz mi, w imię dobra narobiłem wiele złego. Nawet bardzo złego. Ale nie jestem złym człowiekiem. Tak samo jak ty, Damien. Ja jestem. Mogłem coś wymyślić. A zamiast tego, gdy tylko zamykam oczy, widzę twarze tych wszystkich ludzi, których pytałem. Hej, jesteście tu nowi? Wszyscy nie żyją. A teraz jeszcze mój brat. Przeze mnie. Nie zniosę tego dłużej.
Dasz radę. Pokaż, na co naprawdę cię stać. Żyj dalej i każdego dnia naprawiaj błędy. To niemożliwe. Nigdy ich nie naprawię. Przepraszam, Hayden. Przesuń się. Skaczę z tobą. Odbiło ci? A co? Zróbmy to razem. Kolejna ofiara nie zrobi ci różnicy. Dlaczego miałbyś... Nie, nie zrobisz tego. Zobaczymy. Skacz. No dawaj, skacz. Będę tuż za tobą. Słyszałeś, że w locie większość samobójców zmienia zdanie? Nie. Serio? Lecą i myślą... O kurwa, może to nie był najmądrzejszy krok w moim życiu. Zaraz moja głowa eksploduje na chodniku jak arbuz, a ja będę się wił w konwulsjach. Będę błagał, żeby ktoś mnie dobił. A tu nikt cię nie dobije, Damien. Chyba, że zarażeni. Zeżrą cię do ostatniej kości. Powoli, to ja lecę. Widzimy się na dole. Chwilę! Pogadajmy. O czym? Nie wiem. O życiu? Może być. Tak. Ale ja chyba nie mam już życia. Ci wszyscy, którzy zginęli, umarli przeze... Powtarzasz się jak zacięta płyta. Wyjdziesz z tego. A teraz weź się kurwa w garść i zejdź z tego gzymsu. Bo zaraz naprawdę spadniesz. Żałujesz ich śmierci? To świetnie. Znaczy, że masz sumienie. Mało kto w tym mieście jeszcze je ma. Ale ty masz. I dlatego powinieneś żyć. Żeby odpracować to, co zrobiłeś. Skoczyć zawsze możesz. Jutro, pojutrze, spoko. Nie będę ci przeszkadzał. Ale pamiętaj. Jak mówiłem, spróbuj wyrównać rachunki ze światem. Żyj dalej, dopóki nie odpokutujesz. Jak myślisz... Ile osób skazałeś na śmierć? Nie każ mi liczyć, Hayden. Może 8? 8. Nawet lepiej. Lepiej? Tak. Bo teraz 8 musisz uratować. Stoi? Ale... Musisz wyrównać rachunek. Umowa stoi? Stoi. Mądry ruch. Żebym nie żałował. Nie będziesz. Mam dla ciebie pracę. Hej, to mój tekst. Proszę, proszę. Damien ma poczucie humoru. To raczej czarny humor. Innego się po tobie nie spodziewałem. Hayden? Tak? Dzięki. Spoko. Uratowałem ci życie. Nie spierdol tego, dobra? Jezu, Damien. Co z tobą? Chciałeś skoczyć? Chciałem... Ale, Hayden... Co miało znaczyć, że to twoja wina? No gadaj! No, ci wszyscy ludzie z bazaru... Mój brat... Ej, czekaj! Zaraz znowu się pogubisz. Uspokój się i siedź cicho. Zaraz. On coś mówił o zabijaniu jakichś ludzi. Co się dzieje? Właśnie się dowiedział, że stracił brata. Jest w szoku, gada bzdury. Odpuść mu trochę, dobra? Miej serce. Kurwa, Cliff nie żyje? Nic dziwnego, że jest w rozsypce. Już rozumiem. Przykro mi, Damien. Daj znać, gdybyś chciał pogadać. Przyjeżdżam, bo go sam stamtąd zepchnął. Znowu mi zniknęli ludzie, no. Przyjeżdżam, sam by go stamtąd zepchnął. Dobra. Na tym skończymy dzisiaj. Znowu długi odcinek. Także dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho!